Witam Was serdecznie. Dzisiaj sam, dzisiaj bez Justyny, bez Kacperka, ale w związku z tym, że mam coś do załatwienia w pobliskim miasteczku, to chciałem Wam to miasteczko pokazać. To jest Muselburg, Maselborów, różnie to się wymawia. Muselburg to chyba mówią Polacy, a prawidłowa nazwa to jest pewnie Maselborów. W każdym razie jest to urocze miasteczko, także dzisiaj będzie więcej to, co mnie otacza, aniżeli mnie. Zapraszam Was na niezbyt długi odcinek. To, co udało mi się przed chwilą dowiedzieć, to te trzy pilary zostały jakby uratowane z Argyle House Hope Lane, tutaj w Portobello, niedaleko właśnie Muselburga. No był taki dom jakiś wybudowany przez jakiegoś pewnie zamożnego szlachcica. Ten dom został jakoś zniszczony, no ale te trzy pilary odratowano i tutaj postawiono. I powiem Wam szczerze mówiąc, że no mi się bardzo podobają. Nie wiem, co Wy sądzicie, taka misterna robota naprawdę. Widzicie tutaj jakieś płaskorzeźby przedstawiające lwa. Tam wyżej prawdopodobnie wizerunek to będzie winogrona. W każdym razie to ma ponad 400 lat. Ta cała otoczka tego, te juki tutaj przypominające palmy i te pilary, popatrzcie jak to wygląda. Przecież to wygląda jakby to było gdzieś w Grecji. Tu jest plaża w Muselburgu właśnie, Maselborough. Ale tak wieje, że nie wiem czy mnie w ogóle coś słychać, żaden mikrofon tu nic nie pomoże. Także idziemy bardziej w miasto. Ja Was w zasadzie tutaj celowo zabrałem, w sumie jak wspomniałem w poprzednich ujęciach i tak miałem tutaj coś do załatwienia, ale w sumie chciałem Was tutaj zabrać, bo to jest ciekawe miasteczko. A jak widzicie, jestem teraz troszkę inaczej ubrany, jak zauważyliście, niż w poprzednich ujęciach, bo zastał mnie deszcz nagły, niespodziewany. W Szkocji zawsze jest spodziewany deszcz. Prawidłowa nazwa tego miasteczka to Muselborough. Właśnie przed chwilą pytałem mieszkańca lokalsa, bo nie byłem 100% pewien, czy to się wymawia Muselborough, Muselborough, Muselburg, no to oczywiście po polsku. Muselborough jest prawidłowa nazwa tego miasteczka. No a jak sama nazwa wskazuje, pierwsza część jakby nazwy tego miasteczka, czyli Musels, oznacza muszle, małże. No w tym miasteczku, jak w wielu miasteczkach nadmorskich w Szkocji, ludzie masowo łowili małże, a w tym miejscu chyba szczególnie, dlatego ta nazwa taka została. Przyznam Wam, moi drodzy, że ja nie znam za bardzo historii tego miasteczka Muselborough, także no, mówię to, co wiem, generalnie to, co udało mi się dowiedzieć, gdzieś tam przeczytać, także proszę Was, nie miejcie mi tego za złe, jeśli nie powiedziałem czegoś, albo jeśli nie do końca opowiedziałem to, co powinienem powiedzieć. Tutaj mamy tak zwany Muselborough Archer, łucznik z Muselburga. Jak mi się udało właśnie teraz tutaj przeczytać, to łucznicy dla Muselburga to są dość charakterystyczna sprawa i jest to jakby
posąg taki zrobiony przez jakąś artystkę, nawet o nazwisku niepochodzenia brytyjskiego. Ten posąg ma niby upamiętniać właśnie ucznictwo w Musselburgu, przepraszam, i dotyczyć tam kilku istotnych kwestii związanych z ucznictwem, między innymi Rzymian, którzy tutaj, no Cesarstwo Rzymskie, które się tutaj właśnie rozciągało, między innymi Rzymianie zaatakowali Musselburg w 80 roku Anno Domini, jak to się mówi, czyli roku pańskiego, a później ucznictwo stało się dość charakterystyczne dla Musselburga, podobno gdzieś mniej więcej od 15 czy 16 wieku jest tam napisane, że tutaj właśnie od tego 15-16 wieku Musselburczycy uprawiali ucznictwo sportowo i no chwalą się tym, że jest to ich dziedzictwo, jeden z najstarszych sportów na świecie. Nie wiem, czy ucznictwo w Musselburgu jest akurat, że tak powiem, najstarszym sportem na świecie, czy wcześniej ucznictwo uprawiano już gdzieś i traktowano jako sport, no bo ucznictwo samo z siebie to już w starożytności uprawiano, ale w działaniach militarnych, tylko chodzi mi o sport właśnie. A teraz przyjechałem z wami, zabrałem was do miejsca, do parku, który się nazywa New Hyres House and Gardens. Bardzo fajne miejsce, bardzo fajny park, to też oczywiście w Musselburg. Przejdę sobie tutaj kawałeczek dookoła, pokażę wam, jak wygląda. No mega, mega, mega miejsce. 3 funty, tak jak widzieliście, kosztuje. No 3 funty trzeba po prostu zapłacić i możecie tu zostać ile chcecie, cały dzień, godzinę czy cały dzień. Także to jest taka stara, stała opłata. Piękny park z bujną zielenią, z bujną roślinnością. No teraz tego nie widać, no bo mamy koniec kwietnia. Znaczy to już się zaczyna, nie? Jak widać, ale jeszcze to nie jest to. Zabiorę was tu kiedyś w maju albo w czerwcu, to wrażenie będzie inne, dużo lepsze. Uwielbiam takie miejsca, uwielbiam parki, no ale to w moich filmach już to widzieliście, osoby, które śledzą. Także oglądając te filmy, pozostając na tym kanale, jesteście skazani na pokazywanie przyrody w bardzo, bardzo dużej ilości. Przyrody, natury ogólnie, nie tylko roślin, ale i zwierząt. Także, tak jak powiedziałem, zostajecie tutaj, będziecie skazani na oglądanie przyrody, zwierząt. Ogólnie natury. Także mam nadzieję, że wam się to spodoba. Słuchajcie, bardzo mnie interesuje to, co dzieje się tutaj wokół tego drzewa. Tutaj jakby oplatały to drzewo jakieś krzewy, krzaki. Powiem wam szczerze mówiąc, że jestem zielony w tym temacie i nie mam pojęcia, czy te krzewy, te krzaki to jest jakiś pasożyt drzewa. Zobaczcie, jak to wygląda. Jeżeli ktoś z was wie, to zostawcie jakiś komentarz. Bo dla mnie, ja to pierwszy raz widzę, szczerze. Może się ktoś śmiać, ale szczerze, pierwszy raz widzę, żeby takie krzewy oplatały drzewa. Widziałem już bluszcz jako plata drzewo, ale to nie jest bluszcz. Nie będę się zbytnio rozgadywać, bo chcę wam po prostu pokazać, jak to wygląda. No, wolałbym, żebyście po prostu zobaczyli na własne oczy, ale moi drodzy, tylko tak po prostu parę informacji chciałem wam sprzedać, które udało mi się zasięgnąć. No, jest to posiadłość, która jest wypełniona po sufity dziełami sztuki, niektórymi nawet bezcennymi. I ta posiadłość, no właśnie tam do niej teraz idziemy, była kiedyś własnością rodziny, nie wiem, czy dobrze wymówię to nazwisko, Dalraj Maipo. Dalraj Maipo, styl rokoko, no ja się na tym nie znam się na sztuce, przyznaję szczerze, chociaż chętnie rzucę okiem na sztukę, ale styl rokoko,
No i zresztą zaraz to sami sobie zobaczycie. Tutaj wchodzimy teraz na podwórze. Jak widać, otworzono tutaj jakąś kawiarenkę. Można sobie usiąść jakby na podwórzu tej części tej posiadłości, bo to jest oczywiście część tej posiadłości. Jest tu kawiarenka. No i możecie się tutaj posilić, w sensie no napić coś, coś podjeść całkiem niedrogo. Hot and cold drinks już od funta 50 tutaj mamy. Ciasteczka za 2,65, jakieś kanapki w okolicach 3, 4, 6 funtów. Chodzimy tu po tym wielkim terenie i to jest cały czas teren tej posiadłości. Powiem wam szczerze mówiąc, że byłem tutaj pierwszy raz kilka lat temu. No ładnych kilka lat temu, chyba coś około 10. Ale nie przeszedłem tego całego i powiem wam, że no, teren tej posiadłości to jest jakby dosłownie jakaś mała wioska. Taka duża jest ta posiadłość. No a teraz już idziemy w stronę no, celu, w którym zasadzie tutaj przyjechałem, w to miejsce. No niestety, przykro mi, ale nie wejdziemy tam do środka zobaczyć te dzieła sztuki dzisiaj, nie wiem dlaczego. Słuchajcie, no ale w sumie nie o tym ten film miał być. Ten film miał być o tym, żeby wam pokazać Mazel Bra i po co warto tu przyjechać. Także jeszcze chwilę się poprzechadzamy po tej pięknej posiadłości. Takich posiadłości tu w Szkocji i nie tylko w Szkocji jest oczywiście bardzo dużo, także pytacie nieraz gdzieś na forach, co warto zwiedzić w Wielkiej Brytanii, w Szkocji, poza pięknymi widokami. No to właśnie takie posiadłości i takie zamczyska. No jak tutaj przyjeżdżacie, to ja bym bardzo, bardzo gorąco sugerował właśnie takie posiadłości, takie zamczyska zobaczyć. No to ma mnóstwo historii, można się czegoś ciekawego dowiedzieć, zainspirować. Oczywiście porobić fajne zdjęcia, czy to na Instagrama, czy po prostu dla siebie. Zapraszam do Wielkiej Brytanii. Jest po co. Jest co zobaczyć.